Witam Państwa bardzo serdecznie. Na podstawie artykułu 15 ustęp 15 ustęp 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym otwieram obrady 4. sesji Rady Powiatu Wałczów 6. kadencji. Serdecznie witam Panie i Panów Radnych Rady Powiatu, witam Zarząd Powiatu w osobach Pana Bogdana Wrankiewicza, Pani Jolantę Rejner i Pana Jana Brzyńskiego. Witam serdecznie Sekretarza Powiatu, Skarbnika Powiatu. Witam wszystkich jeszcze raz serdecznie gości, jeżeli zaraz prawie są. Przypominam, że obrady z sesji Rady Powiatu są transkrybowane i uchwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad zostaną udostępnione w biuletynie informacji publicznej i na stronie internetowej powiatu oraz Biurze Rady Powiatu. Informuję, że głosowanie projektu uchwał zostanie przeprowadzone w trybie głosowania imiennego. Na podstawie dostarczonej ministrem obecności stwierdzam, że na 17 radnych jest radnych 16, co za tym idzie, rada może podejmować prawomocne decyzje. Porządek obrad został Państwu dostarczony. Zarząd Powiatu Wałczu w dniu 18 stycznia bieżącego roku złożył pisemny wniosek o odwołanie sesji Rady Powiatu Wałczu w celu rozpatrzenia projektu uchwał w sprawie przyznania Powiatowemu Zakładowi Aktywności Zawodowej Wałczu dotacji celowej. Zmieniająca uchwałę nr 3/18/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia budżetu powiatowego łódzkiego na 2019. I kolejny punkt jest to w sprawie zmian budżetu powiatu łódzkiego na 2019 rok. Zgodnie z paragrafem 15 ust. 7 ustawy o samorządzie powiatowym na wniosek zarządu powiatu lub co najmniej 1/4 ustawowego składu rady powiatu przewodniczący obowiązany zwołać sesję na dzień przypadający w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku. Także przechodzimy do naszych prac. Ja mam wniosek, tak przewodniczący. Tak, panie radny? Ale wszystko było tak, jak należy, to musimy zmienić kolejność podejmowanych uchwał. Nie możemy pierw przyznać, a potem zmienić budżet. Czyli pierw musimy zmienić budżet, żeby były pieniądze, a dopiero potem przyznać. Dlaczego przyznamy? A jak przyznamy, a budżetu nie zmienimy. To chyba jest to logiczne. Musi być podstawa, żeby to nie ma znaczenia, jest problem jedno. Nie, no ale to przecież musimy wiedzieć, żeby były pieniążki. Spotykać pieniążku, brać pieniądze dla tego zakładu. To nie mamy recyprownego, no ale jakaś logika w tym jest, nie? No należy to powiedzieć komplementarnie w ramach jednego wydarzenia, w ramach jednej sesji Rady Powiatu Wałczu. No tak, ja jestem za tym, żeby te trzy uchwały podjąć, tylko żeby nie podejmować pierwszej uchwały, a przyznaniu pieniędzy. Czy to stoi na przeszkodzie, zamieniliśmy problemu, czy nie? No dobrze. Tak? To nie ma problemu przecież. A jak teoretycznie rzecz ujmując, jeżeli nie zmienimy budżetu, a przyznamy, jaką sytuację? Ale równie dobrze może być odwrotnie, nie? No to co tam budżet? Możemy zmienić budżet, to macie rację na ciało. Czy my naprawdę nie zagłębiamy się w coś, co nie ma takiej potrzeby i otwieramy dyskusję na temat naprawdę uchwały? Jak to jest tak uchwała? Jest. Nie, naprawdę. To co powiedział skarbnik, trzeba to traktować komplementarnie i zawsze możemy głosować, tak jak powiedziałem, odwrotnie. Przyznamy dotację, a nie zmianę w budżecie zrobimy, a nie przyznamy dotację. Tak, panie radny. Panie przewodniczący, no nie chcę mówić o tym, że pan ma powody stosunek do procedur, ale nie można przydzielić, tak jak pan radny Różański mówił, środków, jeżeli ich nie ma w budżecie. Teoretycznie, ja wiem, że praktyka będzie inna i sam będę głosował za tymi uchwałami, ale teoretycznie byłoby możliwe, że przyznamy środki, których nie ma w budżecie, a budżetu nie zmienimy. W związku z tym
zachowajmy jakieś przynajmniej minimalne standardy, żeby to procedować. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby to uchwalimy zmienić, jak słyszę od pana starnego. Zmieńmy to uchwalmy. Dobrze, panie radny, czuję się tak przywołany do porządku, tak pana przeszkolony. Panie skarbnik, czy jest coś pańskiego? Nie widzę żadnych przeszkód. Wiedziałem, jest to jedno wydarzenie. O zmianę kolejności, tak jak to pan jeden i drugi radny proponuje. Nie widzę przeszkód, żeby to było w tej kolejności przegłosowane. Tak jest. W związku z tym, czy jest potrzeba zmian w porządku obrad kolejności? Mamy do nas. Dobrze. Ja myślę, że to jest, czy to możemy potraktować jako wniosek formalny? Tak. Więc bardzo proszę, kto jest za wnioskiem pana radnego Różańskiego jako pierwszego? Ale imiennie. Bardzo proszę pana wiceprzewodniczącego przeprowadzenia głosowania. Dobrze. Kto z państwa radnych jest za zmianą punktu porządku obrad? Dobrze, więc głosujemy. Pan Bogdan Białas. Jestem za. Pan Janusz Ciaś. Jestem za. Pan Andrzej Kostołek. Jestem za. Pan Jan Grudziński. Jestem za. Pani Anna Jarczewska. Jestem za. Pani Janeta Kęsek. Jestem za. Pan Krzysztof Maksymowicz. Jestem za. Pan Sławomir Niewczas. Jestem za. Pan Janusz Różański. Jestem za. Pan Ireneusz Sawczyszyn. Jestem za. Pan Cezary Skrzypczak. Jestem za. Pan Tomasz Srebrzyński. Jestem za. Pan Bogdan Wankiewicz. Jestem przeciw. Ja jestem za. Pan Mirosław Wiercioch. Jestem za. Pan Roman Wiśniewski. Jestem za. 15 za, 1 przeciw. Panie Przewodniczący, stwierdzam, która uchwała jest teraz trzecia jest pierwsza. Stwierdzam, że na podstawie głosowania przy 14... 15 za, a to? A nie obecnie. Przy 15 głosach za, 1 przeciw, wniosek został przegłosowany. Co za tym idzie? Punkt 4. Naszych obrad staje się punktem pierwszym. W związku z tym przechodzimy do prac nad tym punktem. Jest to rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu warmińskiego na 2019 rok. Bardzo proszę, kto w tym punkcie chciałby zabrać głos. Nie ma chętnych, w związku z tym przechodzimy do głosowania. Bardzo proszę pana wiceprzewodniczącego o przeprowadzenie głosowania. Więc to imienne głosowanie w sprawie zmian w budżecie powiatu łódzkiego na 2019. Pan Bogdan Białas. Jestem za. Pan Janusz Ciaś. Jestem za. Pan Andrzej Kostołek. Za. Pan Jan Grudziński. Jestem za. Pani Anna Jarczewska. Jestem za. Pani Janita Kęsek. Jestem za. Pan Przemysław Maksymowicz. Jestem za. Pan Sławomir Niewczas. Jestem za. Pan Janusz Różański. Jestem za. Pan Ireneusz Sawczyszyn. Jestem za. Pan Cezary Skrzypczak. Jestem za. Pan Tomasz Srebrzyński. Jestem za. Pan Bogdan Wankiewicz. Za. Ja też jestem za. Pan Mirosław Wieczow. Jestem za. Pan Roman Wiśniewski. Jestem za. Stwierdzam, że na podstawie przeprowadzonego głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i otrzymuje numer 4/37/2019. I kolejny punkt z naszych obrad. Nie, w takim razie to będzie numer 35. 34/35/2019 jest to związane z tym zmianą kolejności, więc niech ta kolejność formowanych uchwał też będzie zachowana, chociaż to pewno już jest nieistotne. I kolejny punkt jest to rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania powiatowemu zakładowi aktywności zawodowej voucher
dotacji celowej. Bardzo proszę, otwieram w tym momencie dyskusję. Kto z Państwa chciałby zabrać głos? Nie ma chętnych, w związku z tym przechodzimy do głosowania. Bardzo proszę, panie wiceprzewodniczący, o przeprowadzenie głosowania. Niemienne głosowanie w sprawie przyznania powiatowemu zakładowi aktywności zawodowej czy dotacji celowej. Pan Bogdan Białas. Jestem za. Pan Janusz Ciaś. Jestem za. Pan Andrzej Gostowy. Jestem za. Pan Jan Kuziński. Jestem za. Pani Anna Jarczewska. Jestem za. Pani Danuta Kęsek. Jestem za. Pan Przemysław Maksymowicz. Za. Pan Sławomir Niewczas. Jestem za. Pan Janusz Urzański. Jestem za. Pan Ireneusz Sawczyszyn. Jestem za. Pan Cezary Skrzypczak. Jestem za. Pan Tomasz Srebrzyński. Jestem za. Pan Bogdan Walkiewicz. Za. Ja też jestem za. Pan Mirosław Wiercioch. Jestem za. Pan Roman Wiśniewski. Jestem za. Tak, tylko pytanie do starosty. Czy pieniądze przeszły przez Sejm, tak? Przez zarząd województwa, tak? Nie przez moje władze. Nie. To jest Fundusz Europejski. To może z regionalnego programu operacyjnego. To jest regionalny program operacyjny i mieści się w zasadach marszałka. Dobrze, dziękuję za te wyjaśnienia. Chciałbym dokończyć ten punkt, czyli uchwała została przyjęta jednogłośnie, otrzymuje numer 4/36/2019. I kolejny punkt naszych obrad jest to rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr 3/18/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu warmińskiego na 2019 rok. Bardzo proszę, otwieram w tym momencie dyskusję. Kto z Państwa chciałby zabrać głos? Nie ma chętnych, w związku z tym przechodzimy do głosowania. Bardzo proszę o przeprowadzenie głosowania przez pana wiceprzewodniczącego. Imienne głosowanie radnych w sprawie uchwały zmieniającej uchwałę nr 3/18/2018 z 28 grudnia 2018 w sprawie uchwalenia budżetu powiatu waleckiego na 2019 rok. Pan Bogdan Białas. Jestem za. Pan Janusz Ciaś. Jestem za. Pan Andrzej Gostołek. Za. Pan Jan Grudziński. Jestem za. Pani Anna Jarczewska. Jestem za. Pani Danuta Kęsek. Jestem za. Pan Przemysław Maksymowicz. Jestem za. Pan Sławomir Niewczas. Jestem za. Pan Janusz Różański. Jestem za. Pan Ireneusz Staszczyszyn. Jestem za. Pan Cezary Skrzypczak. Jestem za. Pan Tomasz Srebrzyński. Jestem za. Pan Bogdan Walkiewicz. Jestem za. Ja również jestem za. Pan Mirosław Wiercioch. Jestem za. Pan Roman Wiśniewski. Jestem za. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że na podstawie przeprowadzonego głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i otrzymuje numer 4/37/2019. Na tym zakończyliśmy obrady. Chyba, że ktoś z rady chciałby jeszcze coś dodać. Jeżeli nie, to bardzo Państwu dziękuję. Zamykam obrady 4. sesji Rady Powiatu Bałczów. Dziękuję Wysokiej Radzie za uczestnictwo w tych obradach. Wszystkim Państwu. Podpisywałem od potwierdzonej komisji sesji. Pani Fica powiedziała, że sesja 22. Sesja jest? Na komisji jest 13 czy 14. Tak? Komisja to jest do przewodniczącego. 14. Ale to w jeden dzień, nie? Ja, najlepiej, żeby to.